Cześć, nie przewijajcie, bo będzie to tylko króciutka informacja, o której zapomniałem wspomnieć w odcinku. Otóż, jeśli spodoba Wam się sposób, w jaki tutaj chłopaki przedstawili swoje gospodarstwa, będziecie chcieli na przykład dowiedzieć się więcej, co oni tam działają sobie w farmingu, poza tym odcinkiem jakby, to linki do stron na Facebooku chłopaków znajdziecie w opisie. Zachęcam do zostawienia łapeczek, obserwowania, bo robią naprawdę dobrą robotę, klimatycznie sobie grają, co zresztą zobaczycie za chwilę w filmie. Życzę Wam udanego seansu, jakże długiego zresztą. I cóż, miłego oglądania. Napiszcie w komentarzu, kiedy już obejrzycie odcinek, co o nim sądzicie. Tymczasem ja się zamykam i zapraszam na właściwą część odcinka. Cześć wszystkim, z tej strony Arek i witam Was w kolejnym odcinku z serii W Odwiedzinach U. Właśnie skręciłem już tutaj na drugą, na główną drogę, a nie drugą głowę, nie wiem co chciałem powiedzieć, na główną drogę w miejscowości zwanej Zdziechów, bo dzisiaj tak naprawdę patrząc na liczbę gospodarzy, która tutaj z tej miejscowości się zgłosiła, to można powiedzieć, że nie odwiedzam jednego gospodarza, a całą wioskę. Tutaj gdzieś po lewej miało być gospodarstwo ze skoszonym jednym polem i drugim ściernisko, to wygląda na to, że to jest tutaj. Więc ja sobie tutaj gdzieś, nie wiem czy brama jest otwarta, nie, a nie, otwarta, dobra. Tylko nie wiem czy tak mogę sobie wjechać tutaj. Coś ty chciał? No chciał, no może, miałeś mi te pszenicę wykosić. Pszenicę? Pszenicę mi trzeba wymusić. No to wykoś, o kurde, ktoś przyjechał. O, ktoś przyjechał. Cześć wszystkim, zanim przejdziemy dalej, pozwólcie, że jeszcze na chwileczkę się wtrącę, by zaprosić was na Instant Gaming, czyli sklep, gdzie możecie wyposażyć się w gry i dodatki po naprawdę ciekawych cenach. I jak widzicie, jest tutaj m.in. wersja platynowa FSA 22, czyli gra z dodatkiem, który wyjdzie w listopadzie. Wprowadzi on leśnictwo i nie tylko, bo na przykład też nowe marki, takie jak Volvo BM. Jeśli nie chcecie kupować całej gry z dodatkiem, to tutaj znajdziecie też sam dodatek Platinum, dodatek Kubota w naprawdę, naprawdę fajnej cenie. No i oczywiście, z racji tego, że nie jest to tylko sklep z farmingiem, znajdziecie tutaj inne ciekawe gry, takie jak na przykład Spider-Man Remaster, który ostatnio się ukazał i jest naprawdę polecaną grą, także cóż, link do sklepu znajdziecie w opisie. Zachęcam do przejrzenia oferty. Dodatkowo przez ponad 3 dni trwa jeszcze nasz sierpniowy giveaway, w którym będziecie mogli wygrać dowolną wybraną przez siebie grę, dodatek czy cokolwiek innego dostępnego w sklepie. Wystarczy, że wpiszecie tutaj nazwę na przykład gry, którą sobie wypatrzyliście. Może to być Farming, na przykład platynowa edycja, czy cokolwiek innego, co tylko sobie zamarzycie. Klikacie tutaj weź udział i cóż, życzę wygranej. Czasu jak widzicie nie jest już zbyt wiele, także link macie w opisie i cóż. Mam nadzieję, że kiedy wejdziecie na tę stronę po raz kolejny, zobaczycie tutaj swój nick i informacje o wygranej. Lecimy dalej. Dobry? Czekaj ta, tylko dobra. Zgaszę. Czekaj ta. Dobra. O, ewo, gdzieś słychać, musi gdzieś tam coś się dzieje. Cześć. Cześć. Dobrze trafiłem? Bo tak. A ktoś ty jest? Ja tutaj na odwiedzanie przyjechałem. Zapraszam. A to sąsiad coś mówił, że właśnie ma ktoś przyjechać nagrywać. No to no. Tak, to tutaj właśnie. No właśnie. No bo jak to? Ja też oczywiście to nie jest tylko tak, że tutaj przyjadę i wiecie, tam ponagrywam, tylko ja też pomogę coś, jak będzie trzeba, nie? Tylko teraz chyba wam przeszkodziłem w czymś, bo słyszałem, że gadacie. No, ten przyjechał tylko o usługę pytać, że mu przyjechał. Nie, to tylko usługa i bo on przyjedzie. To wy sobie tu nagrywajcie, ja jadę swoje robić. Dobra, to zaraz przyjadę tam jak skoczę. Dobra, dzięki. No dobra, no to... No do widzenia panu. Do widzenia. Przed wyjazdem w pole, no to cię oprowadzę trochę coś, nie? No dobrze, bo właśnie... O, to od rowerkiem przyjechał, tak? No rowerkiem przyjechał. O, pijany chyba trochę. Patrz pan jak go nosi. Ledwo w bramę się zmieści. No jeden na wsi jeszcze taki jest, go szukają, więc uważaj. A to właśnie wiem, on coś tam pisał na SMS-ie do mnie, na tym, na WhatsAppie, że chciał, ale... Że coś tam za szybko jechał, czy coś, i tam policja go szuka. Nie, to, tam, to jest gówno prawda, tak naprawdę, kogoś wyruchał i... No, można i tak. I że teraz go... No dobra, no to pokażę pan tutaj. A ty tu masz zarejestrowaną tą 60-kę, bo jak cię złapią, a to skąd, masz. A skąd? Ja pierdykam, dobra. Ja to do remontu co chwilę oddaję, bo mi się psuje na trasie. Jakieś tam znalazłem na złomie jakieś rejestracje, przylepiłem na trytytki i się trzyma. No to dobrze, dobra. Leć.
Tutaj mam taką dwukołówkę, ale A, do właśnie! samochodu. Jeszcze żebym miał pytać, bo tak wjechałem jak do No. siebie. Jak pan się nazywa? Się pan przedstawi tutaj moim tym, na kamerowiczom. No to jestem Tadeusz. Mam 50 lat. No i prowadzę gospodarstwo o 17 hektarach. No i mam dwa ciągniki i Wizona, które zaraz pokażę. Rozumiem. Czyli co, tutaj do samochodu, tak? Do jakiegoś... Tak, miałem samochód, ale sprzedałem, bo też był trochę już zjedzony, że tak powiem. Jakiś golfik, czy co? Golfik trójka. Aha, no to wiem, to miałem kiedyś, pamiętam, że jeździł na Mazury aż po to. No dobra, już nie przeszkadzam teraz, pan opowiada, bo się rozgadałem. I tą przyczepką ogólnie przewożę sobie nawozy teraz, jak już siewam czy coś. Podpinam golejka, co tam jest, widać. Tutaj mam oczywiście paliwko, które teraz w stanie nie jest. No to dobrze mieć, nie? Na miejscu. I właśnie myślę, żeby to przenieść do tyłu, bo tam sąsiad naprzeciwko bardzo lubi patrzeć sobie na ten zbiornik. A, i się ty... boję się, że mi zapierdoli to zboże za niego. Wiadomo, nie? Jak to teraz? Sąsiadom ufać nie można. No tak. Tutaj mam siewnik i sarię 3 metry. Suchy. Używam go dwa razy w roku. Suchy, suchy, suchy ten siewnik, no taki. Suchy, no trochę. Trochę się usuchy. Ususzył. Następnie mam kultywator 2,1 metra. Typu wrost, z tego co widzę. Bo już tutaj... wrost, no bo raz na rok wyciągam to gówno. Tu mój rowerek, tak zwana. Widzę. Road Weasel się nazywa. No ale Baśka na to mówię. No tam to tak się mówi, albo damka. A tutaj chujnia grudziąc czy skibowa. A to akurat znany mi sprzęt. Miałem, posiadałem. Od producenta Huistera. Dobra. A, to znam, to taki dealer maszyn jest. Tu jest najdroższy sprzęt gospodarstwy Karcher. Dałem 14 tysięcy za niego chyba. O kurde. No trochę zabuliłem. Lejek tutaj jest, dziadost pojebane, które niedługo sprzedam, prawdopodobnie. Mi się nie podoba, naprawdę. Nie dorzuca ten lejek. Podoba mi się, jak ocenia pan swoje maszyny. Znaczy, o, pan tam, już chyba na ty se będziemy, na nie? Ty przejdziemy, no. No. No co? I dalej idziemy do przodu z powrotem. Tutaj co to jest? Najstarszy sprzęt na gospodarstwie. Dziad jeszcze kupywał. Który rocznik? 83. Bodajże. Tutaj lampy, co prawda, i tumnik zmieniłem sobie. No widać. Nie malowana, oczywiście, nie klepana. Bo to jest co to jest? To jest 55 na 60 przerobiono, tak? Nie, to jest oryginalna. A, 60. To jest 60, rozumiem. Bo to moje to jest właśnie 55, która tam ma parę rzeczy z 60 wrzucone. Znaczy teraz też nawet nie wiem, z czego ona ma wrzucone, bo ja. Mechanik mój to za każdym razem już. Chowa się, jak przyprowadzą. Nie dziwię się wcale. No. Ja też przy tym, żeby to uszczelnić gówno, to się namęczyłem trochę. No znam ból przy tych ciągnikach. Ale bez tego to by polska wieś, powiem panu, to jest taki urok, nie? Że jak przejeżdżasz przez wieś, to widać zawsze jakieś 60, nie? W lepszym, gorszym stanie, ale to musi być na każdej wsi chyba. Dobra, bo mi zaraz krowy spierdolą z obory. Tu jest autosanka, jeszcze nowy nabytek. Można powiedzieć, że nowy stary nabytek kupiłem sobie, bo miałem tylko D35, która jest za stodołą. No i teraz nie wystarczyłem przyczepy, nie muszę pożyczać od dziadów. No ta. A co to jest? Co to jest tam na tym? Na dachu? No na dachu, co to jest? A to z Lublina dostałem pomnik taki. Aha. I tak sobie już mi dźwigiem przy na dach postawili. I tak jest już 20 lat chyba. Pomnik. Pomnik sipy. Rozumiem, nie zadaję. Pomnik wysokiego zgniotu. Nie zadaję więcej pytań w takim razie. Dziękuję za informację. Tutaj co to? Czekaj, drobiak mi spadł. Dobra. 50 groszy. Tutaj jest 50 groszy, dokładnie. Tu jest sipa kostka. To pozwoli. Sprawuje się ogólnie dobrze, też świeżo kupiłem, bo pomnik już 20 lat jest, no to samozbierający miałem wcześniej, musiałem zapierdalać przy dmuchawie. Rozumiem. Ale teraz trochę poczułem wygody.
Tutaj kolejny mój ciągnik. O, no tego. Luksusowy nawet taki, no to można powiedzieć. Żebym się nie spodziewał, myślałem, że 60 to taki tutaj. Nie, nie, nie. To jest Zetro 7x11, jak widać. A nie sprzedaje pan, może mam kupca na niego. A kto? Taki. Jezu, Sokołowski na nazwisko. Z Podrasia był już kiedyś taki tutaj, ale wygnałem go na drugi koniec wsi. Aha, no bo on cały czas, że Zetora on. Nie, nie, prędzej trzeci ciągnik planuję kupić właśnie, 80 jakąś czy coś. Mhm, rozumiem. A ładny stan, powiem panu. Lakier trochę wyblakły, trochę tutaj pozdzierany, ale... Trochę się powzdzierał, no ale nie pierwszej młodości jest, tak? No ta, no. Nie no, ładnym stanie, to że tam parę rysek to... No następnie termita mam. A, no tutaj. To razem z 60 kupowałem po gromie, pamiętam. No i też planuję go niedługo opchnąć, bo już miał 3 pompy ten opryskiwacz, mniej części produkują do niego i... Ja to powiem miał panu, jak się go trzymać, jak miałem jakieś samoróbkie, ten opryskiwacz, to już te, jak to się, te wężyki, nie? Co to prowadzą wszystko. To powiem panu, już tak sparciałe były, że to niby, no, to taka guma oczywiście była tam w jednym miejscu, tak, w ogóle, tak. żebym normalnie szlauch tam dał, taki ogrodniczy, żeby to jakoś się trzymało i pakuły z tego, ze zlewu. To już tak był sparciały ta guma, że to jak plastik się łamało normalnie. To powiem panu, trzeba wymieniać takie rzeczy, bo to później... No trzeba, to chemikaria tam przechodzą, czy... Tak, 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 tak. I to wiadomo... To robi swoje, nie? Tak. Dobra, przechodząc dalej. Mamy tutaj moje mućki kochane. O właśnie. Moje pieniądze chodzące. Cześć. Na szczepin trochę tutaj, jak widać. Widzę właśnie. O, se leży tutaj. Ile pan ich ma zaraz? Raz, dwa, gdzieś trzy. A, to gdzieś reszta jeszcze jest. Rozumiem. Ach, chyba, że zdechł i gdzieś leży. A ta troska tutaj najważniejsza. Tutaj widać. Pasze mają, nakarmiłem je. No, ale pan gnoju kiedyś miał, bo tutaj na ścianach się odznaczyło aż. No. Dałem trochę dużo, żeby zimę miały ciepło, nie? Rozumiem. Teraz przecież niestety wygonić, muszę zamknąć tutaj. No, rozumiem, rozumiem, już też. No i idziemy do zaplecza. Dobra. Widać, trochę jęczmienia w tym roku było. A, widzę, to pan też widzę tutaj po tradycyjnemu. To na silosy jeszcze bez nie silosów, jest. Tylko ta. Pan se porobi takie paki drewniane, zasieki takie. O, kto tam robi w polu? Jakimś tym widzę. Fędzikiem, czy to co to jest? Tam, felgi czerwone, chyba że to klasyk. Ja naprzeciwko właśnie. Aha. Sąsia. No to kurde, to już widzę, że on tam też ma. No to już taki bomberek jest porządniejszy. No widzę właśnie, fędzik jakiś. No dobra, ale to... On też ma kiedyś w ogóle zaproszenie od niego, kiedyś... wie pan? No tak, tak, słyszałem. Właśnie on mi o panu mówił, żeby do mnie też padł. Rozumiem. No to... Co tutaj? No tak, wcześniej miał BS-a jeszcze. O. Ale teraz sobie coś lepszego kupił, zobacz pan. O, to powiem szczerze, że BS-a to też, kurde, rzadko widuję tutaj, jak jeżdżę po tej Polsce. Kiedyś to nawet dwa były na wiosce, ale... O. Jak jeden zobaczył, że klasa kupi, to zaraz drugi kupił klasę. No to wiadomo, jak to jest, nie? No i tutaj mam... Wózek od Purdona, który znajduje się tam. Też wrost. 2 miesiące już stoi sobie tak. Tu jest ta przyczepa, która była od początku gospodarstwa. A, to mówi pan, że D35. Tak? Ona przewoziła tutaj cegły do tych budynków. Mhm. Najbardziej się nacharowała, 3 razy malowana była już. Spód już też pewnie tam zjedzony był, nie? Parę razy. Znaczy nie, remontowałem już. A. 3 razy był zjedzony po prostu. Ja to tam brałem te blachę, jak została mi z dachu, nitowałem to i... Trzymało się w mojej. Następnie mam rozrzutniczek typu rozrzutnikowego. A ładny też odmalowany. Odmalowany, niedawno malowałem. I ogólnie zdrowy jest. No widzę podłoga, właśnie, wszystko. Że... Smaruję na bieżąco, dbam. To też jako przyczepa? Pan ma jakieś te z tyłu? Pan, tak. Zależy jaki rok jest po prostu, nie? Jak trzeba, no to zakładam z tyłu burtę i plandekę nakładam i działam. O, jak zapieprzam. O, patrz. Widzę właśnie, już słychać go. Kurde. No, czekaj, niech przejedzie. Dobry! 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 To wiadomo. Jak głęboko, jak gruberuje tą
pójdą kos. Widzę właśnie tutaj kamienie aż wylatają z ziemi. Popisuwa tutaj. A. No tutaj mam talerzówkę Akpila. Też nowy nabytek, trochę się ukurzył, bo już talerzowałem. Mhm. Następnie zgrabiarka. Kurwa ciągana, ktoś kiedyś mówił u ciebie na tak, odcinku. To jest... Ja widziałem podobną typu pachucki, wie pan? Kiedyś niebieską taką. A, wystawiał taki jeden tutaj na wsi, ale nie wiem, czy dzisiaj się w odcinku chce pokazać, zobaczymy. Dobra. Następnie kosiarka Mesko, też nowy nabytek, 2009 rok produkcji, w sumie stary nowy nabytek. Kurde, to pan, znaczy Tadziu, żeś pole kosił? Tutaj błota, kurde, na plandece. A, tutaj na tej łące tam z tyłu rów jest, nie? A, to wiem wszystko, no i... dobra. Topa była, tak? Ja żem kiedyś, kurde, tak samo, nie? Gdzieś się w kolejne mnie wciągnęło, ześlizgnął się, o, coś mi tutaj... A, już tam pytają, kiedy do mnie, nie wiedzą, musi, że przyjechałem już. Dobra, zaraz jeszcze cię podtrzymam tutaj, spokojnie. No ja wiem, ja tam... O, jedzie znowu. Pajączka mam. A to pajączek też, znajoma maszyna, a to paski się w tym rwo jak głupie, powiem panu. Daj spokój. Ta, już ten pająk miał 4 paski w tym sezonie chyba. No, takie to dupy chińskie są. Chińskie. No i... O, tutaj belki pan trzyma. Tadziu, znaczy, że się trzymasz. Stały. Tam u góry? No, mogę? Trzymaj, wejść sobie. O. O. A, no ładnie, ładnie takie poddasze. Trochę mi brakuje, ale sianokosy zrobić w przyszłości. Muszę taczką odjechać trochę. Dobra. O, tutaj, o, cyk. Dobra. Ja tak kaszlę, bo tutaj kurzy się, kurde, bo to koszo teraz musi wszystko. No, ja dopiero to... się będzie kurzyć, jak będziemy jechać na pszenicę. Ja jak wiaderkuję, to zawsze właśnie, kurde, tak się kurzy, że aż z nosa się leje. Kaszle człowiek już przy... No. O! Się odwróciłem. No i tutaj żywa legenda polskich pól. Można tak powiedzieć, że tutaj w okolicy Bizon Z050. A to 50 jest, tak? 50. A to przodu, że... A rzeczywiście, bo ma te lampy węzi. To głównie tak. Po tym poznaję zawsze. Sparciałe te lampy, czy jak... Nie wiem, jak to powiedzieć. Wiem, o co chodzi. Żółte jak w tych. Takie już reflektory za ten. A tutaj co? To się paliło coś? Pasek się chyba kiedyś zapalił, nie? Bo takie czarne nasieczkarne. Tak, zapalił się, bo... No, też tak miałem kiedyś. Tylko, że mi przy nie tym... Nie sparowałem, może przy tym kolej się zatrzymało i pasek się kręcił. No, tam wystarczy, że się wkręci trochę, no, iskra pójdzie, czy tam się nagrzeje i... No dobra, no to wszystko to już będzie? Coś pomagać tutaj? Wszystko, no trzeba... Co będziesz robił? Chodź za mną tutaj. Idę. Sobie odjedź tutaj trochę tą 60. No właśnie, bo tak, żebym wjechał... Sobie jak... przejechał tam. To ja stanę obok tej, obok przyczepki tej. Dobra, to, no dobra. To moje to... Ciekawe, czy to odpali. Dobra, załapała, dobra. Paliła. Dobra, zaraz bym tu nie uderzył, żeby o chałupę nie zaczepić. Rynny nie urwać. Musi się zmienić. Daleko jesteś. Dawaj. Prawo, w prawo, na maksa kręć. Zaraz, bo tu ślizga mi się sprzęgło. Dobra. O! Zgaszony. Szyby sobie powybijasz tymi gąskami zaraz, a wpuszczę to, nie tak to pleksa, to jest pleksa. To już pleks. To już tyle razy było wybijane. Kiedyś jak pole robiłem od strony lasu, to gałąź mi odbiła tak, że aż szyby mi się do środka nasypało. A, dobra, no to będziesz musiał w tą siątkę sobie wejść znowu i dobra. Słuchać tych jebanych zwolnic. Dobra. No sorry. Chodź, zaraz, coś jedzie, zaraz, coś słyszę. A nie, to tamten patrz, robi. Tutaj go będziesz widział. Dobra. Nie, bo myślałem, że coś drogo jedzie. A ładnie brzmi. A już kawałek zrobił, nie? No zapieprza z tym sprzętem, nie pierdoli się. No widzę właśnie. No dobra, no to ładuje będziemy się. Jechać na pole numer 48. Nie wiem, wolałbyś za mną jechać, no, czy... No, raczej tak, bo ja tutaj... To dobra, dojedź sobie tam... chodź jeszcze tutaj. Zaraz bujam. Dobra. To tutaj, dobrze, że wy jeszcze macie takie maszyny mi znajome. Ostatnio byłem od chłopa, co miał John Deere'a. To kurde, ja tam jak zgłupiałem, jak wsiadłem, nie? Tak naprawdę. Pewnie automatyczne skrzynie i te sprawy już. A nawet już nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale wiem, że wsiadłem, to aż się za głowę złapałem. Które strony? O, w te? Będziesz musiał jechać cały czas prosto. No.
i po lewo będziesz miał taką dróżkę zarośniętą. I tam... mnie tam zobaczysz, bo ja tym bizonem przez łąki będę musiał jechać, no ta, to już no się bo tutaj w ramie nie zmieszczę. Hedera nie ma co ściągać, nie? Dobra, to ja jadę. No to dobra. Nic nie jedzie, musi nic nie jedzie. Dobra, to ja się... ludzie porozglądam tutaj. Ładnie tu mają. Ale jest tu tych rolasów sporo, tak patrzę na lewo, na prawo. Tu jakiś chyba... dróżka zarośnięta, żeby mnie przegapił właśnie, bo to... tutaj jakiś też ma, o. Ja bo tak... to musi o to jest, no bo więcej nie widzę tutaj bardzo. Jak nie, to najwyżej będę dzwonił. Widać go gdzieś tam, jak on jedzie tymi, czy nie? Tak na razie tutaj nie pałuję tej... 60-tki. Jak będę tu wyglądał zaraz, bo on tu gdzieś pewnie... se wyjdę na chwilę. O, tam ktoś coś robi też. Czekaj, ta zooma zrobię. Jakiś John Deere lata. Tutaj coś, kurde, ile tu jest... patrz ta. O, jedzie bizon, dobra, 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 dobra. A, to ta droga zarośnięta musi, dobra, to ja... ja tu w nią wjadę. Nawet nie zauważyłem, bo tak... trawiasta taka. Dobra, to tyle, dobrze, żebym trafił jakoś, ale powiem wam, dzieje się tutaj, kurde, o. Tu jakiś, co to, 60-tka musi, albo coś podobne. Dobra, bo tak trochę stałem w miejscu, nie wiedziałem, którędy on przyjedzie i teraz... przegapiłem trochę, będzie czekał. Kurwa, jak zapierdala! Dobra. O, żebym tu nie wjechał mu w te. Nawet nie zdążyłem zobaczyć tej 60-tki bardzo z bliska, ale coś tam pojechało. Dobra, nie wpadła przyczepa, nie wpadła, dobra. Jedzie bizon. A tutaj biegi to wchodzą, nie? To co? W tym gruzie moim. Dobra, zaraz się zbliżymy do niego, dogonim. No ale tutaj widzę, że też jakieś i te bambry niejedne są, bo tu pola takie wcale nie są małe. Ej, jedzie, już tam słychać tego Leylanda, czy tam Andorię, jak kto woli. Się nie będę tak trzymał, bo jak zahamuję, tutaj nie wiem jak hamulce są w tej 60. Żebym się czkarni nie pogiął, a tutaj jakiś... a, to ten John Deere'em, co żebym go widział przez zooma. Gdzież to pole jest? Kurde, jedziemy, jedziemy. Powiem wam, fajnie, kurde. O, tutaj chyba jakieś też gospodarstwo. Tylko właśnie teraz, bo ja nie wiem, czy ja żebym dobrze zrozumiał, bo... czy my teraz jedziemy do tatka tego właśnie, co byliśmy u niego przed chwilą? Czy my to do niego jedziemy kosić, czy do tego chłopa, co na początku przylasł? Znaczy, przyjechał tym rowerkiem. O, trochę zwolnię tutaj. Tak za blisko jadę trochę. Jedziemy, jedziemy dalej. O, dobra, kierunek dał. Kurde, kierunki mu działają. Musi trochę dbać o tego bizona. Się tu naddam. To napisz, ta, jak już do tego momentu, żeście obejrzeli, jak tam się wam Tadeusza gospodarstwo się podobuje dla was. Zobaczymy jeszcze, jak to ten, u innych to będzie wyglądać. O, tu już ktoś wapnował musi. No i tak to jest, nie? Słoneczniczki, o.
Patrzcie, jak se jedzie tutaj, o. Kawał wsi wam powiem, o tam jakiś też, co to jest? Aby tu nie zahamował, bo ja teraz w lewo by dopatrzył. Jakiś silos, coś tam jest, tam też chyba jakieś gospodarstwo, o. Widzicie? Chwilę człowiek się odwróci i już z drogi zjeżdża. Uważaj ta na takie rzeczy. Kawałek jedziemy już, kurde. Kawał drogi ma na te pola. Ja to blisko wszystko. Ale o. Kurde, jakieś tutaj mają i o. Jakieś porośnięte pola i tutaj jakieś o przysmyki. Ładnie tu mają. Żebym jeszcze nie był tak naprawdę nigdy w tych stronach. Na nawigację, tylko żebym wpisał. Nawet nie wiem, jakie to bardzo jest ten województwo. Zapytam tatka, jak już na pole dojedziemy, jak nie będzie słyszał. O, chyba to tu jest. Ta, już opuszcza header. Dobra, doczłapię się tu, zatrzymam. Musi tu nic nie będzie jechać, jak co to się odjedzie. Tadziu, dojechałem, jestem. Co tam? Okej. Ty, jakie to jest województwo w ogóle, ty wiesz? Tutaj? To jest województwo łódzkie. Aha, rozumiem. Centralna Polska. Rozumiem, bo ja wiesz, w nawigację, żebym wpisał i przyjechałem tutaj... A nawet nie wiedziałem gdzie. Bez siszkarni kosisz? Nie, na słomę, bo dużo będę w tym roku potrzebował. Rozumiem. Ej, ogólnie, no. To dużo masz jeszcze baterii na tej kamerce, bo tutaj trochę to pole jest duże. A, no to... Znaczy wiesz, ja tu mogę ci odstawić te 60 i mogę najwyżej do jakiegoś następnego już. No to dobra. No, bo ja wiesz, co prawda baterie wymienne mam, ale jak tutaj za ten czas... Dobra, to ja... Gdzie tu ci podjechać? Tutaj na tej łoneczce stań, tutaj po lewo od razu. Dobra, to twoja łąka, czy? Moja, można powiedzieć, usługę tutaj robię. Aha. O taką może być? Może być. Aby tam na drodze nie stało. No dobra. Tadziu, to daj mi rękę. Nie wiem, czy jeszcze będziemy się widzieć dzisiaj. Poczekaj na przygazówkę jeszcze. A, no w sumie dobra, bo to ludzie by mnie zlinczowali chyba, jakbym bez tego. Czekaj, to ja na przyczepę wlizę, gdzie lepiej widać. Dobra. O. Dobra, poka. O, aż wstał! A się wypiął jak... Kurde, zgasł mi! Dobra, dawaj. Jedziemy. Dobra, to kosimy! No dobra, to ja jadę, nie? Na razie! Cześć! A mnie załatwił. Czy ja teraz mam, kurde, się dostać tam? Dobra, to trzeba będzie... O! A ktoś to jedzie? To ten chyba co... Halo? O, dzień dobry! O, dzień dobry. O właśnie, to pan... Pana na początku, żebym widział, nie? Jakbym przyjechał tutaj tylko. O, widział mnie pan. Ja tak. Przyjechał zobaczyć, jak muci. A co widzę, pan nie ma... Czym wrócić? To właśnie, bo przyjechałem za nim, nie? Mieliśmy tu kosić. I on teraz mówi, że o, że tu pole trochę duże. Przyjechałem jego 60. Jakbym swoje wziął, przyczepę mu pod... Ale to wtedy nie, to na nic, bo by nie miał czym wrócić. Też by było na nic. Bo to zawsze taka menda był. Ja będę dobry człowiek, pan bierze ten rower i pan jedzie tam do innych. Ja mu tu pomogę, ja muszę ustalić cenę. A, dobra. No to dziękuję bardzo, ja odstawię później, tylko pan... A bo wie pan co, to ja u jego zostawię na gospodarce, tam pan trafi, nie? Bo ja tutaj nie... Ja tam trafię. Dobra, to abym ja się teraz nie zgubił. To dziękuję panu bardzo. Nie ma za co. Tam ja Tadeuszowi tam blikiem przeleję, to będziesz pan miał na jakieś wyskokowe napoje za ten rower. Aby pół litra było, już będzie zadowolony. No dobra, to dziękuję panie. No. Szerokości, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. No i widzicie, to jest człowiek, o. Rowerek, damkie pożyczył, czerwone, o, jak sobie jadę. Patrzcie. Trochę coś, kurde, te przerzutki mi tam
nie przeskakują, ale to nic, do takiej drogi się nada. No dobra, to teraz... teraz ten, dostałem na WhatsAppie wiadomość, że ten właśnie co tamtym fendem jeździł, to że teraz do niego mam przyjechać. Abym teraz trafił, no już może drogę powrotne to będę znał akurat, to tam widać jeszcze 60. Słoneczników tutaj mają nasiane. I tak to widzicie jest na te siła. Ale kurde, żebym się nie spodziewał, nie? Nie miałem czym wrócić, już myślałem, że będę musiał truchcić, kurde. A tutaj chłopina przyjechał akurat samo rowerkiem. Teraz by mu tylko jakoś łańcucha nie urwać, bo by trochę było na nic. Tutaj przez krzaczory przyjadę tam. Nic nie jedzie akurat. No dobra, no to teraz aby trafić. Powiem wam, kawał wsi, naprawdę, tutaj jak patrzę. Domów, gospodarek to tutaj jest... kurde, nawalone jak... O, tutaj o po lewej, patrzcie ile tam tylko tych stodół widać, nawet samych, nie? O, już wypisuję, o kiedy przyjadę, dobra. Jadę. Tutaj ktoś robi tym... John Deerkiem, też żeśmy go już widzieli. O, tutaj dróżka jest, ja się skręcę, przyjadę obok niego. Nie wiem, bo to może... Może to i ten też następny, co mam przyjechać do niego. Halo, ej! Dobry! A dzień dobry. Dzień dobry. Ja ogółem, bo tak przepraszam, że na polu zatrzymałem. Ja tutaj dzisiaj na nagrywanie, żebym przyjechał, to pan też zapraszał właśnie? A tak, zapraszałem właśnie. Dobra, to pan mi tylko pokaże, gdzie później mam przyjechać, bo teraz akurat jadę do... Już u jednego byłem, pana tatka, może pan zna? A znam, sąsiad. O, no, czyli gdzieś pan niedaleko jego mieszka, tak? Tak, obok jakoś. Aha. Kilka domów tam. Rozumiem. I teraz właśnie rowerka mi pożyczył tam jego jakiś kolega, czy to kto. I właśnie jadę i tak mówię, może do pana też mam przyjechać. No dobra. A pan co tutaj? Jakieś te? Grube rowerki. No, trzeba uprawiać, bo żniwa się skończyła akurat u mnie, no to nie mam. Aha. To znać, no to pola tego obrabiam. Rozumiem. To trzeba siać potem i w ogóle. Terminy gonią tam. No tak, to widzę, że oni tam z tyłu jak oni koszą dopiero. Jeden tam na usługach, to nawet kombajnu nie ma. A bo to dziady takie tutaj mieszkają na tej wiosce, prawda? Rozumiem. Teraz właśnie jadę do jednego, co tam widziałem fendem jakimś robił. A to się sąsiad też obok tego. A, to wy się znacie to tutaj wszystkie, tak. To jak to na wsi. To no, wszyscy sami swoi. No właśnie tak patrzę. Dobra, panie, to ja nie przeszkadzam, później przyjadę. Dobrze, nie ma problemu. Siadam rower między nogi. Do widzenia. Dziękuję za pomoc tutaj. Dobra, nie wiem, bo ja tak teraz pojechałem to polną drogą. A ja nie wiem, czy ja to polną drogą trafię teraz, żebym ja się tu nie zgubił. Rowerem przez świat normalnie. Jeszcze brakuje, żeby boso było. Tu jakaś chałupa zarośnięta. O. Coż to, kurde, jakieś maszyny wywalane. To może ten, co policja go szuka, już tam przytrzypywali mu gospodarstwo. No, oj! O, kurde, nie pogiąłem szprych? Nie, dobra, już żebym się bał. Gdzieś kurde mi się ten... Akurat przerzutka nie przeskoczyła i... Tutaj jakiś klas stoi, kurde. Nie, ale dobrze jadę, bo ja wcześniej chyba... Pamiętam ten płot tutaj. Wcześniej ja mu się skręcałem... Tak, autogaz, dobra, to my teraz w lewo jedziemy. Chcę trochę też zetnę zakręt. Tylko teraz pytanie, czy on jest na tym, na gospodarce, czy w tym polu dalej robi, czy go będzie trzeba ściągać stamtąd. A, jest, dobra, jest. Co, zawrócę tylko. Zaraz to... O, dzwoneczkiem zadzwonię. Halo! Dobry, ja, na nagrywanie, pan mnie widział u tatka wcześniej, przed chwilą. A, tak, to pan. To ja, dobra, to rowerek tutaj właśnie mam pożyczony, tam... O! Ile bo tu. Uwaga, lepiej tu. No to znaczy. Kada rowerka. No bo to tym bardziej, że to nie mój, nie? A, takie. No dobra. To teraz u pana, bo już u tatka, żem skończył nagrywanie. To teraz do pana tutaj, tak? Też. To tak, też. To tutaj dobrze pan trafił. No to proszę tutaj się opisać, przedstawić, co tutaj na gospodarce jest.
pokazać. A dzień dobry, jestem Kamil. No, mam może takie skromne 30 lat, ale niedawno przejąłem gospodarstwo. No i trochę się rozwinęło gospodarstwo pod moimi rękami, ale to można będzie zaraz zobaczyć właśnie. No bo tutaj same dziady do tej pory, jak mijałem wszystko. Tylko, pan mi powie jeszcze, bo tam taki chłop John Deere'em jeździł. Tak? No, to właśnie do niego też mam przyjechać, to wy takie dwa największe tutaj, czy? Chyba tak, chyba największe. Tak. Rozumiem. No ja mam gdzieś tak 80 hektarów, on troszeczkę mniej, ale bardzo podobne gospodarstwo. Tadek się panu chwalił, ile ma hektarów? Nie, właśnie, on się nie chwali. 17, mówił mi, że 17. Ojuju, ty się rozwinął też. Tak? To on mniej miał? Słyszałem kiedyś, że mniej. A, no to widzi pan tutaj, jak to się mówi, radzicie sobie tutaj, tak, że nie? Jasne. No i dobrze, aby tak dalej, bo to teraz wie pan, jak to robią, że małe gospodarki to mówią, że no, likwidować i także dobrze. Tak, nie opłaca się. No. Najczęściej spotykane. No dobra, no to pokazuj pan tam tutaj wyposażenie. Dobra, ja widziałem, że pan chyba przejechał 60, tak? Tak, tam stoi u tatka na tym. A, to ja mam dla pana chyba super okazję. To taki pług dwuskibowy. Nie wiem, może panu by się przydał. Tak stoi już. A to, że na sprzedaż, tak? Tak. Nie. Stoi gdzieś tak z 10 lat nieużywany, no bo... No wiadomo, się trochę rozwinęło. Takim ciągnikiem to by pan rozerwał go tutaj na pół. No tak. Ile pan chce? No kurde, nie wiem, ile pan się tak by zaproponował. A ja wiem, ja maszyny nie kupowałem już w ciul czasu. 500 i flaszka? Kurde, no to proste. Flaszkę to zaraz panu dam, chodź pan. Jest tutaj w 60. Ja to zawsze wożę jako taki... Ja to bramę zamknął. To... Może się nie obrazisz, mu to buszuję. Sięgnę sobie pod tym... O, dobra. Ma pan. O proszę dobra. Bardzo. A pieniążki to tam później, jak już wrócę do domu, dobrze. To tam jakimś blikiem się dogadamy dobrze. Spokojnie, a nie uszukam pana, pan się nie boi. No dobra, dobrze. To ja go no zabiorę, tak. aby pan mi przypomni, żeby nie zapomniał, żebym nie pojechał. Dobrze. To tak, to chyba tą pan maszynę już widział. Tak, no, taki pan ma koszulkę pod tym, pod pachami przedarte. Widział pan? A możliwe. No właśnie widzę, jak pan tyłem stoi, to... Łapy pan ma takie, że aż koszulka popękała. No, mówi na mnie właśnie ten sąsiad, że te łapy są dojebane przy życiu, ale nie. Rozumiem. No dobra. Dobra. Co to jest? Taki skromny fendzik 514. No, kupiony w tym roku dopiero. O kurde. Używka, ale naprawdę dobrze się spisuje. No widać, że właśnie w stanie to jest ani też pozdzierany, ani lakier jakiś niewyblakły. To tak, no tu taka też przyczepa zakupiona w tym roku dopiero. D83 to jest? Chyba tak. No, tak. I wiem, że zakładaliśmy do niej kiper jeszcze niedawno. To jest tabliczka, tak, D83. Tak. 81 rok. No ale kurde. Dobra, tutaj mamy też, kupiłem właśnie z nowym kombajnem. Mhm. A coś mówił właśnie, coś mówił Tadek, że pan nowy kombajn ma? Tak, ale to do niego potem. Mhm. Taka przystaweczka skromna. Tu taki pług skromny, też 5 skip. No. Może trochę przydłużawy do tego ciągnika, ale najwyżej się jakiś wypożyczy i będzie się orało. No, a jak nie, to ten Diaksa upierdzielić ostatnie skip. Tak, no to jest 4 plus 1 niby, ale tam... No, to zawsze można ten, zawsze można zaczepić. U nas jeden chłop miał John Deere 6125M chyba. Kupili właśnie czwórkę jakieś ciężkie. To wie pan, że nie dało rady bardzo? Może ciężkie ziemie właśnie. Nie wiem. Nie wiem też, co to za pług tam był, ale... U nas nie są takie bardzo ciężkie. Mm-hmm. Dobrze, to przejdźmy dalej. Tu można zobaczyć właśnie też tą maszynę, którą robiłem. Tak, to Unia widziałem. Kos. No, fajnie. Może być nawet. Ładnie. Wiadomo, że to polskie, ale może być. To jakiś chwytak do bel owiniętych. To bardziej na usługowo kupiłem. Mhm. To przejdźmy, co stoi w wiacie. Opryskiwacz, krzykowiaczek. No, spisuje się bardzo dobrze. Ładny, powiem panu, naprawdę. Od Zetora, ale... A to właśnie to co? Później zobaczymy tego Zetora, bo trzeba będzie na drugie gospodarstwo przejechać.
Drugie gospodarstwo, co pan mówi? Tak, bo na tym, jak widać, no miałem tylko kurki, ale na drugim już parę krówek trzymam. Aha, czyli pan ma takie ale... jakby, że pan musi przejeżdżać, żeby się tam zajmować tym, tak? Tak, tak, ale aha. Spokojnie, będziemy jechać w tamtą stronę też na pole. Aha, dobra. Bo... Dobra, to przejdźmy, no chyba to, co się wyłania najbardziej. No tak, no to jest widać. Mega. Kupiony też w tym roku, 204. Ładna, ładna, powiem. A to już stoł, znowu kabino jest. Tak, tak. Kawał kombajnu już, powiem szczerze. Hederek 5 metrów do niego. No to całkiem już można działać, nie? Tak, tak. Więcej jak bizon zawsze, nie? No zawsze tak. Bardzo podobnie jak miałem BS-a. To bardzo podobne. A mówił, mówił ten Tadek właśnie, że tam pan miał tego BS-a. A to tak. Właśnie, pan pierwszy kupił tutaj klasę w okolicy, czy... Tak, pierwszy sprowadziłem. Aha, no bo tam ponoć, że jakiś chłop no, też se kupił właśnie, bo pan kupił. No bo to zobaczył, że to jest dobra marka, no. Mhm. Kerser też bardzo dobrze się go używa, ale też drogi strasznie. No właśnie już słyszałem, że trochę kosztuje. No tak, to tutaj takie N035 do wapna. No i czasami też nawóz nim rozsiewam. A to do mniejszego ciągnika, tak? Czy? Tak, tak, z Zetora bardziej. Aha, dobra. Też czasami nawóz rozsiewam, bo ja tylko RSM-em leję. Rozumiem. Ale do nawozu jakieś przedsiewne coś może ten też aż sypnąć niekiedy. No tak, nadstawki widzę zbite z desek, najlepiej. Tak, tak. I tutaj też nowy nabytek. O kurde. Się spodziewał. Siewnik, to jest... To jest jakiś niemiecki jakiś, czy to? A nie wiem nawet, kupiłem używkę z Francji. Aha. Nie no fajny, już to już jest z tym, tak? Z Brono. Tak, tak. To przy Fendzie lata już chyba, nie? Oj tak, ma niekiedy ciężko, ale... Petarda się. Nie no tak, to glebę to robi, nie? Jednak ta brona to jest później, kurde, elegancko przygotowane. Hale jeszcze ma pan moje... Fajne, o, no hala taka patrz, skromniutka. Taka nietypowa właśnie, taka... One się łukowe nazywają, czy jakoś tak, nie? Chyba tak, łukowa. Coś pan chciał mówić, ja przerwałem, bo to halo, wyjechałem tutaj. A, no i są jeszcze jedne zwierzęta na tym gospodarstwie, czyli pszczoły. A no właśnie patrzę, że tak kolorowo tutaj latają SEO. Pszczoły jest, parę uli. Latają, bardzo pomocne są zwierzęta. Powiem szczerze, bliżej nie będę podchodził. Lepiej nie, no. Bo to może urządlić. A ma pan słoiczek miodu kupić? Proszę czego? Ej, tak, tak. Później się tu dogadamy najwyżej. Dobra, dobra, bo z chęcią bym se wziął do herbaty, bo to cukier teraz drogi, to... Rozumiem. No. Dobrze. To na to... Na te gospodarstwo to już chyba wszystko. Teraz pytanie, czy będzie pan umiał jeździć ciągnikiem, tym Fendem? Oj, to pan mi daje teraz odpowiedzialność spore, przyznam szczerze. Chcę będzie właśnie przejechać w drugą stronę, na drugie gospodarstwo. Jeździłem Jodirem i tak dawno, to może dam radę, no. Spokojnie, tam jest manualna skrzynia, a, no to da pan radę. To pan go weźmie i poczeka chwilę na mnie. Okej. Okay. Ja wyjadę kombajnem i pojedziemy kosić pszenicę. Dobrze, dobrze. Właśnie tam za gospodarstwem z krowami. Dobra, a to przyczepy tutaj zostawić, te D83, tak? Nie, trzeba wziąć ją. Dobra. To pan zamknie drzwi i będzie jechał. Dobra, dobra. Tylko jedna rzecz muszę tutaj... O! Jak to się drzwi zamyka? Gdzie tu klamka jest? O, coś jedzie. O, pojechał. A to ten chłop! To ten chłop pojechał. To musi ten, co pomagał tamtemu. Zaraz, bo powiem panu, że ja to nie wiem jak... Tak? Drzwi się ten zamyka. To wejdź pan, ja panu zamknę. A pan chce rozłożyć też kierownicę, czy... No właśnie, nie umiem. Ja naprawdę, jeszcze ja panu... jednak... I pan teraz wejdzie, ja zamknę panu drzwi. Bo nawet nie wiem... bo to jest taka wnęka, gdzie się rękę sadza. A. Dobra, bo... ja fendem, żebym nie jeździł jeszcze musi. Dobra. To pan jedzie za mną, na pole jest niedaleko. Rozumiem. Dobra, to... O! Ruszyłem, dobra, odpalił. Oj, teraz kurde, strach jechać, ja pierdzielę. Żebym ja się tu w bramę zmieścił, powoli, powoli. Nic nie jedzie, żebym tu nie... O! Dobra, zmieściłem się, nie zapierdzieliłem, to już jest sukces. Nie no, ale tu jest komfort, Jezu. Kurde, sarny! Trzeba uważać, ja nie mogę.
O tej porze sarny już latają i to na takiej ruchliwej drodze. A to jest, powiem wam inaczej, jak w 60, kurde. Jest całkiem inna robota. To jakiś chyba sklep jest, czy to coś. Topi roll. Tu jakieś pola. Kawa wsi, naprawdę duża wieś. Pewnie jakaś gminna albo coś. Co on tak zjechał do prawej, tam coś jedzie, czy? No wcześniej jechał chłop to 60. A bo to ja tak po prostu jadę środkiem, a chłopina tutaj chce jechać przepisowo. To nie ma żartów, jak mnie raz złapali właśnie. Jechałem wtedy od... pamiętata jeszcze, od takiego kopiego właśnie. To stali za krzakami. O kurde! A mu przebiegła pod tym sarna, pod wózkiem. Tu jakaś kobicina se łazi. To jak właśnie raz jechałem, stali za krzakami i już. Już bez światła jednego, że bez papierów. Dobrze, że sprawę się udało załatwić. Flaszeczko. Dobra. Dobra. Dojechali. Jesteśmy przy tym gospodarstwie. Mhm. Zapraszam też na krótkie prowadzenie. Pan widział, że ten? Że sarna przebiegła pod wózkiem z tyłu? Właśnie słyszałem, że coś tam tłukło się, ale chyba wymyliło. Dobra, to tak. Tu mamy D47. No chyba najbardziej, tak, najczęstsza. To jest mi znane akurat. Tu obok jest piękny zetorek. To ciągnik moim zdaniem niezastąpiony, jak jeśli chodzi o tura. Mhm. 62-45 to z napędem, ładny. Tak, ładna maszyna. Ładny. Przejdźmy trochę do tyłu. Mhm. O. Kosiarka Samas od takiego dealera RSK. A, 5, wiem, on tam zna. Super maszyny, czy jakoś tak to się... Tak, tak, tak. Super maszyny. No a sen, to... sen nazwę wymyślił, nie? Super maszyny. No ale wie pan. Ale po dobrej zawsze cenie. Zawsze coś. Przynajmniej. Dobrze. Prasa Case'a dzisiaj też będzie używana. O. I za panem jeszcze jest siewniczek do kukurydzy. Dużo pan ten? Dużo pan kukurydzy sieje, czy tak tylko? A nie, jakieś tam 20 hektarów dla krów. No to co to jest, nie? To tam więcej niż Tadziu ma wszystkich, ale to... Takie tam, nie? Tak, skromnie, no i... skromnie. Przejdźmy jeszcze tutaj. No moje krówki. Mhm. Takie skromne stado, 50 sztuk. Jezu. Większość gdzieś wypasa się, tak, teraz? Tak, wywiezione są trochę dalej. Mm. No bo tutaj tak wszystkie jakieś... miały na... Mało. No i jeszcze stoi w oborze. Właśnie nie wiem, czy pan zauważył, że ta obora i ta hala wyglądają bardzo podobnie jak ta na gospodarstwie. No tak, to jakiś jeden ten stawiał, tak? Tak, jeden ten. Jeden chłop. Aha. No i tutaj jest jeszcze masejek. Jest zespawany z wozem paszowym. To najnowszy nabytek, tak? Tak, tak. Widzę właśnie, to już jest z tych nowych chyba, bo już ma te oznaczenia nowe. Tak, jakieś AL. Nie wiem, podobno jakiś sadownik też bardzo poleca te tak, maseje. Ja też go znam, chyba. Jak my, znaczy nie wiem, bo znam takiego Fergusoniarza, sadownika, to bardzo no możliwe, właśnie, że... Możliwe, że ten sam. Tutaj jakiś opaszowóz. No, Faresin, przyznam szczerze. Faresin. Kawał bardzo porządny. No właśnie patrzę, że nawet taki wygląda tak masywnie, nie? Te spawy, to wszystko tutaj. No porządny, porządny. Dobra, to chyba już wszystko. Możemy przejść do głównej akcji. Dobra. A umiałby pan kosić? Kiedyś żem kosił jakimś dominatorem starym. Jak tutaj podobnie jest to... Da mi pan chwilę, ja się no tylko ewentualnie rozejrzę. Tak. Się rozejrzę, no bo to wie pan, ja kosiłem chyba to była, ja wiem, 98, 88, już nie pamiętam. Ja panu tam podjadę bliżej. Medionem też kiedyś kosiłem. O, ja, to jak medionem to będzie pan umiał, no, też. No, u takiego właśnie halownika wielkiego. A, dobra, to jedź pan tam teraz za mną, ja skoczę do fen. Dobra. Nie, no podobnie jak w medionie, dobra, to... To musi jeszcze coś tam pamiętam. Teraz, o, aby tylko ruszyć i już
No to jedziemy w takim razie. O, te krowy widać jego. Chwila. A, tutaj przynajmniej będzie się gdzie. Zaraz, bo ja nie wiem. A gdzie mam podjechać? Jakie mam tutaj? A jakoś stanąć tak, żeby w header podczepić. Dobra, to ja zawrócę. Dobra. Dobra, to ja jakoś tutaj... Kurde, te lusterka ma tak ustawione. Dobra, to ja jakoś tak podjadę tutaj pod te... Pod te drzewo tu. O! Żeby nie po gałęziach. Dobra. Ja panu odczepię. Dobra. Wózek. Przepraszam, pan da radę? Ale kurzy się. Pan da radę podczepić? Oj nie, wolę nie ryzykować. Pan podjedzie, bo... Maszynie ufam, ale sobie już nie bardzo. Jednak jak właściciel tutaj... zrobi to, to... przynajmniej nie będzie na mnie. To ja wałek najwyżej podczepię, czeka pan. Pan nie słyszy mi się z kabiny. Dobry znowu. O! O, dobry! Co tam? Dobry. Widzieliście tego parobasa gdzieś? Którego? Tego z zielonym, z zieloną to? Z, na szelkach? Moją 60-tką co jeździł, no. No, widziałem. Znaczy jak byliśmy jeszcze na gospodarstwie tutaj właśnie pana Kamila, to jechał drogo w tę stronę właśnie, jak od jego gospodarki tutaj. Kurde, stoję pół godziny bizonem na polu i go nie ma. Nie wiem, nie wiem. O, to nie akurat wiem. Nie pomożemy. Ja tylko widziałem, jak on jechał gdzieś w tę stronę, to pan go gdzieś tu musi szukać. No dobra. Tadziu, no. Dobra, dzięki. A sypie? Dobrze sypie? Bardzo dobrze. To dobrze. Przyczepa już. O kurde. Dobra. Poleciał. To pan sobie zasiądzie. Mhm. Trzeba będzie go rozłożyć. Ładnie. Ale ma chłopina problem, nie? Kompletnie spierdzielił parobas. Co już życie. Dostał ten. Dostał flachę i... Znaczy dostał, w sumie to dostanie, ale już pewnie... No dobra, to teraz... Rozłożyć. Tam jest a taki właśnie. Przycisk. Nie wiem, działa? O, teraz, działa. Teraz, dobra. I włączyć, tam na joysticku. O. I teraz pan sobie kosi, jest na słomie ustawione. Dobra, dobra. A ja zaraz podjadę z prasą. Okej, okay, dobra. Nie wiem, jak jechać, w lewo, czy... Czy tutaj... Najpierw poprzeczniak może jeden. Dobra, chociaż. Dobra, dobra. Albo tak dwa poprzeczniaki najlepiej. Dobra, dobra, to ja cofnę najwyżej. Kurde, ale wydajność, powiem wam. Elegancko tutaj. Koguty jeszcze, nie wiem czy one... A, one chyba jeszcze jak jechałem drogo, to się włączyły. Albo, znaczy no, nie ja jechałem. On musiał włączyć. Czekaj to, teraz, że... Nie wiem, czy ja uderzyłem w coś, czy... Nie, dobra, musiałem najechać na jakieś kolejne, bo poczułem takie zahamowanie nagle. Pewnie jak jeszcze gdzieś robił coś w polu, to wyjeżdżona jakaś kolejna jest. Przez te lusterka nic nie widać, ja se cofnę po prostu do końca, nie będę skręcał. O, widzicie, jakbym zaczął machać, tym albo w drzewo uderzył, albo tutaj w przyczepę. Kurde, to tamten z tego John Deere'a się najszybciej obrobił, jak mówił, że u niego już żniwa skończone. Może hektarów ma mniej, tam zapytamy. Dobra. To teraz co, już teraz chyba pasowałoby jeździć. O, tutaj gdzieś jakieś sarny, może to co to wygniotło. A on tam z prasą jedzie. Dobra, zaraz będziemy przy tym. Przy brzegu. O! O kurde! Dobrze, że nie widział. Mało co bym zapierdzielił w przyczepę. Już bym nie wygonił. Mało co zbrakło. Dobra. Chciałbym go zobaczyć w lusterkach, ale nic nie widać w tych lusterkach, więc... Ciekawe, gdzie on tam jest. Fajne pole takie, równe, w lasku. Długawe takie. Nie trzeba aż tak dużo kręcić. Tu jakiś ugór, czy to co to, czy to jakaś łąka po lewej. Trochę jak ugór wygląda.
Dobra. Widać go tam, widać. Patrzcie, to jakiś dzik, czy to co to łazi? Nie, to też jakaś sarna. O, 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 o! To dlatego tak zboże było tam wygniecione w jednym miejscu. Zara, kurde, że mi się w header nie wkręciła jakaś. Tak, tutaj takie krzaczury. Łąki jakieś opolane, że to łazi wszędzie. Tam jakieś silosy widać. Może on tam pojechał, to 60, ten parobas. I tam gdzieś go trzeba by szukać, kurde. Czekaj, to bo tu... Nie wiem jak tam z krzakami, żeby nie zapierdzielić, w nic nie uderzyć. Bardzo. A, on też tam jeździ z praso, dobra. Nie, powiem wam, że... Całkiem fajnie mi się tutaj pracuje. Fajnie mi się tutaj czas spędza u nich na wiosce. O, zobaczcie. O, coś biegnie. Biegnie coś. Nie wiem, czy do mnie. Biegnie miedzo, to może i do mnie. Ale teraz wolnie. Jak sypie? No już w zbiorniku widać całkiem sporo. Już pod ten podajnik podchodzi. Zresztą pan zobaczy se sam. O, to ładnie. Pan dojedzie do końca. No. I wysypie się już. No dobra. Dobra, teraz o kurde. Ja wam nie lubię o takich o miejsc, jak nie swoją maszyną koszę, o jakieś gałęzie, kurde, tylko słyszę jak to trze po dachu. Na nic, ja tak nie lubię, bo to głównie dlatego, że później jest, a co ten dach, na przykład tam jakieś liście, co ty po lesie jeździłeś, nie, a tu dlatego mam nadzieję, że tam nic nie... Lusterka so, to nie urwało. Nie wiem, czy ten nie, dobra, już nie będę poprzeczniaków robił mu, bo to na nic, ja wiem jak to jest prasować. Mi się co chwilę kurde awaryjne włączają, nie wiem dlaczego. Musi gdzieś jakiś... wciskam coś przez przypadek. Nie pamiętam też jak tutaj się podnosiło header. Gdzieś to kurde mi umknęło. O, teraz, dobra. I teraz tak, czy ja pamiętam czym tu się rurę otwierało. Nie wiem, otwiera się rura? Otwiera się ta rura? O, jest, dobra, cichutko, hydraulika chodzi. Jak? Może być, czy nie? Czyste? Nie no, czyste, piękne. Ale tu też wlizę po zaczepie. Porozgarniać trochę. Tam się trzeba dobrze usypać. Oj, ja wsiadam z powrotem, bo tutaj trzeba będzie chyba do tyłu trochę bardziej. A nie, już skończyło się sypać. Dobra. Jak u pana z czasem? Bo słyszałem, że pan też więcej gospodarzy znaczy, musi wie pan, u mnie jak u mnie, ja tylko się boję, żeby nie... Wie pan, no kurde, no bo jeszcze jeden chłopina jest umówiony. I nie wiem jak u niego, nie, z czasem. Nie chcę też, bo powiedziałem, że przyjadę dzisiaj, że nagram. A nie chcę chłopa, wie pan, wystawiać, żeby czekał nie wiadomo ile, bo to też na pewno robotę jakoś ma. Tam widziałem, że John Deere'em robił. Dobrze. To najwyżej, jak pan nie ma tak zbytnie czasu, no mówię, no ja jak ja, nie? To chodzi mi o tego chłopa bardziej. A, to do Zetorka na gospodarstwie może pan przejechać do mnie i jakoś pan do niego ode mnie trafi, tak? No dobra, ale to którego? Tego... Tego Zetora, co stał tam przy turze. Dobra, to na gospodarstwo go odstawić, tak? Tak, tak. To kluczyki zostawię pod tym, pod schodami. W stacyjce. A, okej, dobra, to nikt nie ukradnie. Nie, kluczyki też są w stacyjce. Dobra. To jeszcze później tylko do tego najwyżej przyjadę, żeby ten pług zabrać, dobra? Dobra, to ja lecę. Dzięki panu wielkie. Dziękuję. Dobra, to teraz lecimy. A w sumie tu przez... Opa! Jakoś przeskoczone. Cześć krówki, nic wam nie zrobię. O, dobra. Jeszcze trochę sprawności fizycznej jest. O, patrzcie, jak se chupina tutaj kosi. Kurde, no czasu by było więcej, to by on se prasował, ja bym kosił, ale tak to... Tak to, kurde, trzeba jechać. No, ale dobra. No to jakie budkę ma fajne, pewnie jakiś składzik. Dobra. Przyczepę to zostawiam tutaj.
To raczej nie będę zabierał. Dobra, tak, jak tutaj się... Dobra. To akurat jeszcze taka maszyna, że ogarnę. Tylko trochę podniosę ten tutaj, o. Teraz tak, czekaj, ale tutaj też widzę korzenie jakieś z drzew idą, bo tak powysadzało. U mnie podobnie było kiedyś. No dobra, to teraz aby tam trafić jakoś. No bo tak, jeden chłopina już jest tutaj odhaczony, załatwiony. Tutaj u tego też żeśmy już byli. O, tutaj jakiś w koszuli idzie, pewnie jakieś poprawiny albo co. I teraz musi jeszcze ten został. O, tutaj sobie jakiś siedzi chłopina w przystanku. Przystanki są, chłopina siedzi, a ja tutaj autobusu nie widział. Ładna wioska tutaj, o, jakieś łąki, jakieś te, tylko właśnie tych sarn dużo tutaj widzę, saren. No ale dobra, jakoś teraz, aby tam trafić. O, tutaj jest ten skup, czy to co, to ten topirol. I z tam nie jedzie zna. O, już sarna wylazła z krzaków. O tym właśnie mówiłem, nie? Przesrane to muszą mieć z tym. Tutaj też jakieś gospodarstwo. Naprawdę sporo. Jestem aż tutaj naprawdę pod wrażeniem. Takiej licznej w gospodarzy wioski to jeszcze musi, żeby mnie odwie... O! A tutaj już chyba ktoś zrezygnował. Jakieś psy szczekają o pomnik, sipmy. Teraz żeby tu trafić tylko. Dobra. Tak czy siak muszę tutaj zatora odstawić. Jakoś tu... O! Prawie mi zgasł. Nie wiem, czy żeście to słyszeli. Za mało, żebym gazu dał. Jednak niby wiem, jak się tym jeździ, ale nie wyczute. Jak on mówił, żeby kluczyki w stacyjce zostawić, to ja schowam za gospodarstwo ten ciągnik. Chyba ja nie będę tutaj ryzykował, żeby później było na mnie, że ktoś zabrał. A o, tak o, nawet stanę. Tak, żeby nie było widać z drogi. Zgaszony. Dobra. Kluczyki są zostawione. To teraz się tym rowerem z powrotem. Tylko jeszcze zobaczę ten pług, jak on tutaj wygląda. No, srebrzanko opierdzielnięte. Dobrze. Przyda się gdzieś. A jak się nie przyda, to opchnę gdzieś dalej jeszcze i... Dobra. Biorę rower między nogi. Jedziemy do... O. Do następnego. Nic tu nie jedzie, żebym zaraz... Dobra, nic. Teraz trzeba się rozglądać. Tu jakaś gospodarka, ale tam bardzo nic widać. Tu ktoś chyba... Tu jakiś strach na wróble, co to jest? Halo, halo, halo. Halo? Gdzie pan halo? Jest? Halo? Za panem. A tutaj, dobra, bo ja słyszę głos, a nie widziałem pana jeszcze. No gdzie to dojechać do pana, bo ja tak tutaj akurat... O, proszę za mną, ja pana zaprowadzę. A, to ja minąłem, dobra. To już, tak, tak. Już nawracam. Przepraszam pana bardzo, po prostu ja tutaj nie znam okolicy i... A, o tu, panie tak? Szkodzi. Tak, tutaj proszę wjechać. Dobra, tak, wie pan, te krzaki tak przy bramie i nie zwróciłem uwagi po prostu. No ukryta, kamuflaż. No. Ja tylko rower tutaj pyrgnę pod płot. O. Nie ma problemu. Dobra. No, także już tych dwóch żem załatwił, w tym sensie, że byłem u nich i teraz już możemy tutaj u pana. Mam nadzieję, że nie spóźniłem się jakoś bardzo, że to nie przeszkadza. Nie, jest okej, akurat wróciłem tego z polotu. A, dobra. No to tradycyjnie, jak już tam u kolegów właśnie, znaczy kolegów, nie wiem, ale sąsiadów, pan się przedstawi, tutaj powie o sobie, o maszynie. Mam na imię Dawid, mam 31 lat i gospodarstwo dziedziczyłem po wujku. Hektarów dużo pan ma, czy raczej pan się nie chce chwalić tutaj może? Generalnie hektarów mam 20, miałem 30, ale dużo też dzierżawy biorę. Aha, no to ano to. To akurat wiem, o co chodzi, bo my sami żeśmy tam właśnie w dzierżawy pooddawali, także... No. Ale powiem szczerze, że
jak na John Deere'a, którego widziałem, to tutaj stodoła to taka jeszcze chyba z czasów wujka, nie? No właśnie, stodoła została, żeby to wujka upamiętniała. Ale, jak no ale się... na gospodarstwo akurat takie średniowe jest. No tak. Idealne. Tym bardziej, że widzę, że ani się dach nie wali, ani tutaj nie jest jakaś obskurna, no, także... Trzyma się, trzyma się. No dobra, to pokazuj pan tam, co tutaj w asortymencie dobrze. Jest. Zaczniemy od tej szopy. Mhm. Tutaj jest Ursus 1012. Bordowy, taki, ładny. Taki najmniejszy ciągnik w sumie na gospodarstwie. Wie pan, co jest, jest opry... wie pan, co jest ciekawe, że to, co pan mówi, że najmniejszy ciągnik na gospodarstwie, to nie jeden dziad by, kurde, no, chciał taki mieć jako największy ciągnik, nie? A tutaj najmniejszy. No, no tutaj akurat najmniejszy. Tutaj jest opryskiwacz, krupkowiak. A to podobny, to chyba żeście razem brali z tym dym, nie? Tak, od tego samego dealera braliśmy. Mm-hmm. No tutaj jest John Deere, pan już go widział. Tak, ale właśnie nie widziałem oznaczenia. 500M. No to już coś tam idzie tym porobić. Dobra, przejdziemy na tył gospodarstwa. Dobra. Może z drugiej strony, żeby ta... A nie. Z drugiej strony, bo coś się brama zacina tutaj. To. Może podparte tym, nie? I właśnie coś i właśnie nie można zamkiem wypchnąć. Jest nie tak. Że... Tutaj jest Ursus 1214. No w sumie największy ciągnik. Tutaj na gospodarstwie. Mm-hmm. Czy pan ile to miało? 110, 115 jakoś tak, nie? Czy 120? Już nie pamiętam ile tak, to tak, tak. Ale o, z napędem. Tutaj jest siewnik Amazon D9-4000. No to to już... No Ursus z nim daje radę. No tak. 4 metrowy to nie jest też jakiś duży. No ale też i mały też nie jest, nie? Jednak 4 metry to zawsze... Zawsze. No takie pola też jakie tutaj są, no to mniejszych się nie opłacało. No tak, to już by się człowiek zapierdzielił w robocie chyba. Tutaj jest klas Dominator VX, ta ósemka, mm-hmm. kaderem 5-metrowym. To też podobne właśnie jak tego pana Kamila tam sąsiada. No właśnie on brał tę klasę, mówi, że poleca tą markę, no to myślę, a nie będę gorszy też wziąłem klasę, no tak. Wojtasi i spółki. A, to jest oni właśnie skup maszyn używanych robią tak, głównie, tak. No to znam. No. To pozdrawiamy też tutaj. Tutaj jest pług obrotowy, czteroskibowy. Ażurowy, tak? Agromacza. Tak. Też do Ursusa. I jak to, powie pan, jak to kładzie te ziemię, dobrze czy? Dobrze, pług fajny, polecam. Ładnie wygląda, jeszcze chyba też nówka, bo bardzo niepoździerane, nie? Właśnie nówka, mało też robił. No tak, no bo to widać właśnie. Że ani ryski, ani nic jeszcze prawie. A tutaj, o. Tutaj są przyczepy BSS. Zasypana jedna chyba, nie? Tutaj jest. Tak, bo tu akurat pole było koszone. Mhm. O to za chałupo, to? Tak, to. Kurde, powiem kawałek szczerze, jest, że... Powiem szczerze, że naprawdę macie ładne pola tutaj, takie... O! Kto to? Pozna pan stąd? Sąsiad tego dziad. A to ten pan Tadek, tak? Z daleka mi się od headera odbijało słońce, myślałem, że on ma białe te od nagarniacza, myślałem, że jakiś eksportowy. Halo? To jest Cirrus. O, dobra, nie widziałem pana. On za mną stał. Tu jest Cirrus. Taki średniawy w sumie. Do niektórych może być wielki. Dla tych dziadów obok. No właśnie, on tam jeden to w stodole sypał normalnie. Tutaj jeszcze. Jedna przyczepa, autosan. Mhm. D47, no właśnie tak miałem mówić, że... Akurat do Ursusa, żeby tak ciągał jakieś takie lżejsze... No tak, przyczep to jest... Jakieś kilka ziaren. Przyczep to jest, powiem panu, że nigdy za wiele, nie? To się zawsze przyda. No tak, tak. No i tutaj jeszcze jest... Rozrzutnik. A, ten do nawozu. Tak, do nawozu, do wapna. Mhm, no właśnie do wapna głównie, nie? Chyba, bo to takie z tyłu założone widzę, no. Bardziej tam opryski są, nawóz, tak średnio w sumie. Wapno tego częściej jest nierozrzucane. Mhm. Tam miałem jedno pole właśnie zawapnowane, to nie wiem, czy to pana, no tak, czy... tak. No właśnie nie wiem, tu dużo osób ma. Tak. No właśnie widziałem, że gospodarek to tutaj na wsi jest, że... No i generalnie z maszyn to chyba wszystko. No jest jeszcze myjka. A to myjka to chyba standard na gospodarstwo. Chyba tak, to jakieś dotacje. Zjebałeś, no ładnie zrobił. Halo? Tu gdzieś słyszał pan to? A tam coś, dziad widzę się tam... Idziemy zobaczyć. A można co podsłuchać?
Tylko żeby nie zauważyli, bo... Się wydar, no jak... Gdzie to jest? Tędy, ta? Widać kogoś stąd? Coś po co? Ja pierdolę, no co za pojem. Chodź pan, idziemy zobaczyć, tam powiem, że... Idziemy, no. Idziemy, bo coś tu może się stało. No właśnie. Nową przyczepę sobie kupiłem. Halo, sąsiad, co tu się nie odezwiesz teraz? Halo? Co się dzieje? Stało? Co się dzieje? Przyczepę mi burtę wyjeb. To co, że pogiął, czy? Pogiął. I co teraz będzie? No to ładnie. No nie będzie flaszki na pewno. A co będzie, to zobaczymy. Wyprostuje się burtę i... Na razie to chłopa na razie zamurowało aż. No właśnie widzę, że... Nie odzywa się nic. Taki winny się czuje. Udaje, że go nie... Udaje, że go nie ma. No. Schlał się, Bożej. Tak to jest. Tak, nie, tak to nie jest. To się dzieje. Tak. Wcześniej musiałem jechać po 60 wtedy, co u was byłem, bo leżał w rowie na... Tak to pan widzi, jest tymi parobasami, to nie ma żadnych. No to jest taki pijus, to jest chyba jedyny na wiosce taki. O kurde. No, tylko żeby... chodzi o alkohole. Dobra, chłopaki, pracujcie tam, nie przeszkadzajcie sobie. Dobra. Dobrze. Jakby co, to no. Jak coś trzeba jeszcze będzie pomóc, to pan nas zawoła, bo my teraz właśnie... Dobra. Nie ma sprawy. Dobra, idźcie. Ja mu tu zaraz pierdolę. Dlaczego maska od mojej 60 jest otwarta? Płynu dolałem trochę, bo... A, dobra, już myślałem, że grzebał. Bo na wodzie samej to tam będzie, nie dojedziesz. Dobra. Ale ładna 60, muszę powiedzieć. Oryginalna, nieprawdaż? No kurczę. Eksportowa, no tak. Chyba jakaś. Znaczy, nie, to co ze złomu znajdę jakieś części, to wie pan, to daje, nie? No do Spytkowa chyba eksportowana była, nie? Tak, to taka wersja jest właśnie. No dobra, no to my chyba jedziemy, nie? No dobra, no to na razie. Na razie. Sąsiad, jak coś to tam dzwoni, jakby... Ale odwalili. Wiadami. No, pan się nie martwi, ja taki parobas nie jestem, Ja tutaj będę się starał jak najlepiej. No dobra, to co ja mam robić w takim razie? W sumie miałem siać rzepak na jednym z pól, więc może pan wsiąść w sumie do John Deere'a. Tam pole trzeba tam zakultywować. John Deere ma manualną skrzynię biegów, także myślę, że da. Dobrze. No już dzisiaj Fendem jeździłem 60, także... Ja idę po Ursusa. Ja to jest... to muszę odpiąć chyba, tak? Czy nie odpinać? Halo? Gdzie pan jest? Słyszy mnie pan? Halo? Odpinać to... ten? Gruber, czy...? Właśnie z gruberem, bo tam jest ściernisko i trzeba... Dobra. Bo zrozumiałem, że siewnik mam ten. Dobra, tutaj. To może ja pierwszy pojadę, żeby pana doprowadzić no, do pola. No, bo ja to nie znam. Ja nawet tam wcześniej na pole jak kosić, to za tym tatkiem jechałem. Dobra, to ja najwyżej za bramę wjadę, bo tak tutaj ciasno, to żeby pan nie musiał się... Dobrze. Chwila, żeby nic nie jechało. Ale kurde, tamtego w rowie szukam. Mały ruch. Przejedzie pan? Dobrze. O, tak dobra. O, wraca ten parowaz. Nie wiem, czy pan widzi, tam leci za nami. Chyba wraca. On do pana leci na gospodarstwo. Chodź pan, szybko. Kurde, szybko, nie mogę biegać dziś. Odcisków mi się narobiło i pan leci. Halo, a co? Dobra, rowerek. No, rower mi zabrali, nie wiadomo gdzie postawili. Szuka chłop po całej wsi. Hej. No na wierzchu akurat było, to masz pan szczęścia. No, bo akurat... No, chociaż tyle szczęścia. No, bo akurat przyjechałem tutaj. No, to... Wie pan co? Zaraz przyjdę. Panie Dawidzie, pan poczeka chwilę, ja tylko... Dobra, nie ma problemu. Zaraz przyjdę. Nie. Uciekaj! Proszę nie jechać. Uciekaj mnie stąd! Co się dzieje? A to ty! Dobra, myślałem, że to tamten idzie. Nie, ja muszę mu flachę dać za ten rower, że pożyczył. A, mam tu dziś dobra, jeszcze dobra. Jedne. O, chodź pan tutaj. Zresztą, stoi. Chodź pan, panie pan tatku, jedziesz, tutaj. Co pan robić? Dla pana, dobra, dla bramę zamknę, dla pana mnie... też mam, bo tutaj z pustymi rękami na wioskę nie przyjechałem. O, jeszcze jedne. I już, lecę. O, dziękuję. No, proszę dobra, i tam... idziemy. Dobra, sparring zrobimy jakiś. No jedź pan z tą. Panie! Zaraz pojadę, muszę zobaczyć, czy nic w mojej baśce się nie stało. Panie, no, okay. Jest okay. Panie... Jarosław, ja się zwie. O, panie Jarosławie, tutaj za... Tyle zrobisz. Rower mi zabrali, ludzie.
Fajnie tutaj, za ten rowerek ma pan tutaj. O, dziękuję. Taki trunek. Proszę rozsądnie korzystać z tego. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. A my jedziemy, bo my nie wyruszymy w końcu. No jedź ta pany. No, także tutaj... Ja tu lepiej bramę zamknę może. Zamknij, bo ci ukradnie coś. Jeszcze to lepiej. To panie tatku, pan pilnuje wiadomo co, no, dobra. No, na razie. No. Stoi, pilnuj, bo to zaraz on po alkoholu nie wiadomo co odwali. Dobra, jedziemy stąd, bo zaraz nas rozkradną, nie będziemy wiedzieć kiedy. Dobra. Tak tu macie, widzę, ciekawie na wiosce. Tutaj obok w sumie, nie jest jakieś duże, ale... A, oto tam to ściernisko, co tutaj widać, tak? Po lewej. Tak, to zarośnięte w sumie. Dobra. To ja wjadę od... od której strony mam wjechać? A to bez różnicy. To już tutaj od lewej, tak tradycyjnie. Ja tu chwilę postoję, bo w sumie siewnik szeroki. Dobra. No tam, bo to chyba ile ma ten kos? To drugie pole zarośnięte obok. A, o to, dobra, no to... Dobrze, że pan no, powiedział, bo bym czyjeś to już. To posiada tego, klasem, Bambera. A, to może by się i nie obraził, nie, ale... A może i nie. Ale jednak się zdziwił, że co to z jego polem robili. No to z prawej zaczniemy. Dobra, idzie. Powiem wam, wam, panu też. A tutaj może też... Może przejdźmy na ty w sumie, bo tak pan... No dobra. To powiem ci, że wygodny ten John Deerek jest, naprawdę. Dzisiaj i ten... No, taki pierwszy z nowszych ciągników w sumie, jaki miałem na gospodarstwie. No, bo komfortowo się tutaj pracuje. Skrzynia też ładnie wchodzi, jeszcze nie jest wyrobiona. Naprawdę przyjemny ciągniczek. Ile ten kos ma szerokości? O, 6 metra. No to akurat. O, tutaj jakiś rów jest, żebym nie wjechał. Zaraz, tutaj trzeba nawrócić. Już zaraz, teraz powinienem przyjechać i już powinien pan tutaj móc śmiało się zmieścić tym siewnikiem. No zmieszczę się. O, dobra. Bieg znalazłem, jak to się mówi, jedziemy. Dobra. Elegancko, kurde. Na polskie maszyny narzekają tutaj, proszę, jak ziemię ładnie, o. Wszystko robi. O, noga mi się z gazu ześliznęła, widzieliście? Gazu ujęłem. Pan mi... to już wszystkie, co tutaj mnie zapraszali? Tak, tutaj w sumie tylko nasza trójka ma gospodarstwo. No bo słyszałem właśnie, że jeden to jest... No to ten parobas chyba, ten dziad, co się nawet nie chce pokazać. Halo, czemu on jedzie tego? To jest ta... to nie jest ten Jarek? To nie jest bizontatka? To jest bizontatka. Pamiętam po sieczkarni i po tym. Ja bym w sumie do niego wpadł, bo coś tu się widzę dzieje. Trzeba go poinformować, czy coś, czy on wie w ogóle. Dobra, to ja zgaszę. Jakie tu akcje się dzieją? Że właśnie u niego też miałem być, ale jednak... Doradzali mi, żeby tam nie przyjeżdżać, bo... Właśnie on jest taki... Że on taki niepewny, mówili, nie? Że on coś no tak... jest, taki podejrzany trochę. No, że to taki pijaczyna, że on tam pobił kiedyś kogoś, też gdzieś było, także ja tam mówię, podziękowałem, że ja przyjadę, ale może innym razem. No, a on jest właśnie taki, niby się rozgląda po gospodarstwie. Tak. Rowerem swoim. Parobas, nie? Ale później wszystko wie, gdzie co jest, nie? Przez to, że pracuje u kogoś. A jeszcze u drugiego halo, miałem być, ale to... Halo, Tadek? Tadek. Halo, Tadek? Jest, no czy go nie ma? Może gdzieś pojechał. Halo, Tadek. On wygląda jakby spał. No może. Nie budźmy go. No, chłop zmęczony chyba jakiś. Schował się tutaj. Chyba, że się dogadali jakoś, że na usługach, czy... No właśnie, nie wiem w sumie. Zazwyczaj to Tadek jeździ mu na usługę tym bizonem. A, no to, ja no to właśnie. Raczej by nie dał komuś tak bizonem poprowadzić. No w sumie on to jest już... odpowiedzialność. Kombajn to nie każdy potrafi obsługiwać. Takiemu człowiekowi jak ten Jarek. No.
A powie mi pan jeszcze tak w skrócie, kto to ten drugi jest, co tam, że miałem do niego też przyjechać, ale że go... On mówi, że w innym terminie, bo go... No. Ma kłopoty teraz lekkie. Policja go zgarnęła tutaj ostatnio na wiosce. Cze? To znaczy, za? Zgarnęła, no ścigała go policja i uciekł gdzieś tam za granicę, do Niemiec chyba. Ja pierdzielę. Ładne akcje tutaj się dzieją. Wiadomo, co zrobił, czy tak tylko plotki jakieś po wsi chodzą? No niby jakiś samochód próbował tam ukraść. Tu widzi pan, ile widzę domów, to tyle jest tych, bo jeden mówił, że tam, no, kogoś, drugi właśnie, znaczy no, w sumie to, kurde, czego ja na pan cały czas gadam? No, to ty mówisz, że on samochód, a ten Tadek mówi, że on tam kogoś sobie, no, współżył sobie z kimś. A to też możliwe, on to był taki też niepewny. Kurde, to strach przyjeżdżać tutaj, powiem wam. Jak to pewnie rodzeństwo tego Jarka całego. A. Bo oni oboje jacyś świrnięci to. Ale szeroko ten siewnik wygląda. No wygląda szeroko, ale tu wcale taki nie jest. Pola spore, nie? To zależy. Tutaj akurat, no to tam parę też razy właśnie przyjechać i już, nie? A już na jakimś większym polu to... Właśnie o to chodzi, na większe pole takimi mniejszymi maszynami się płaci, no to też więcej czasu zajmuje takie sianie czy tam. No właśnie. Nie, ale John Deere elegancki dla jego. Kurde, pojechał gdzieś tym bizonem, to w ogóle nie widać, jak się rozglądam tutaj. Ale nawet... Nie było z tym bizonem, nikt nie zrobił z tym jego bizonem. No właśnie, się później okaże, że Tadek nic nie wiedział o tym. No właśnie. No to korzysta ten Jarek. Otwarta brama, przyjdzie, coś zwinie i spieprzy. Później najwyżej tam postawi flachę, się dogada i tyle z problemu, nie? No albo sprzeda gdzieś. Pół pola już zrobione, a zarośnięte? No to tyle nieuprawiane było. A chwasty tak rosną, że... Deszcze popadają i już zachwaszczą. No tak. Trzeba jakimś tym. Jak to się... Roundupem. No, Roundupem. Cichutko w środku, w tym rządzie, kurde. Zaraz sobie przypomnę, że to trzeba lecieć do tej 60 z powrotem, wracać, to... Oj. A 60 też nie jest wyciągnik. Ile się tą 60 najeździłem dawno. No ale... No, to chodzi mi o porównanie bardziej, nie? Że z takim John Deere'em to... No też, fakt. No John Deere nowszy ciągnik. No właśnie, jeszcze inny komfort i klima, wszystko jest. To... Kiedyś tam sobie zamontowałem wiatraczek 60 w kabinie, ale to co, jak zaraz... Postałem gdzieś tam na parkingu, pamiętam, pod sklepem, to już wróciłem, już wiatraczka nie było. Także... Długo się... Naposiadałem go, że tak powiem. No też wiatraczek to tak... Byłaby trochę chłodzenie. No właśnie, tam wiatraczek. Płakać bardzo nie płakałem, ale sam fakt, nie? Że taki głupi wiatraczek już ukradli. Że nawet takich rzeczy tutaj. No to takie alkusy pod tymi monopolowymi zamienią za jakieś... Ty jak? Powie tam, o, fajki mam wiatraczek, chcesz? A co masz? Ile dajesz za niego? No to wiesz, płacić nie musisz, aby flachę postawić i... No i to dla nich to tam tyle się liczy, nie? Także o, tak to właśnie jest tutaj. No to wszędzie tak. Nie ma co, że w jakimś jednym konkretnym miejscu to wszędzie takie są ludzie. No niestety. Na wsiach to szczególnie w sumie. U ciebie też Jereczek parobasował, czy nie? U mnie nie, w sumie ja zazwyczaj samemu sobie tam robię. No czasami przyjedzie ten sąsiad Kamil. Mhm. A, wiem, no ten właśnie, u niego też byłem, to kosiłem Tomego jego. No, my tam nazywamy sobie jakieś sprzęty, pożyczałem, że coś tam... No bo widać, sobie. Że to jest, że wy to jesteście już bardziej ten, nie? Że głowa na karku, maszyny nowe. No. Ale Tadziu też dobry, poczciwy chłopina się taki wydaje, nie? Robotliwy. No Tadziu też akurat dobry chłop. To tylko mówicie strach z... No Jarek, tylko się czai, skubany, dobrze bramę zamknąłem.
To on taki mówicie tutaj tylko. No to najgorszy chyba. Najgorszego sportu. A z tym drugim to też idzie porozmawiać, czy tak? W sumie idzie porozmawiać z nim, ale on jest taki też. Nie wiadomo, co powie, nie wiadomo, co zrobi. No. No tak, tak. No to wiadomo, znam takich też. Dobra, ja tam chyba omijaka zostawiłem jakiegoś, nie? Czy? Nie, jest dobrze w sumie. Dobra, bo przecież jak jeszcze tylko tutaj zrobię. Bo to też nie jest chyba jakieś takie całkiem pole priorytetowe, nie? Że ono musi być idealne. No nie, to jest takie mniejsze w sumie to. Dobra, to tutaj to się może dziać. O! No. Tadzio pojechał rowerikiem. A to swoim. Aha. Chyba. Ciekawe, gdzie on tam śmiga. Kodujesz za pościg za tym. Oj nie, to ja tutaj dalej już nie będę. Albo dobra. Co się dzieje? Chwila. Bo coś się dzieje. Halo! Słucham! Halo! O! Co tu się dzieje? Halo? Tamten skurczybieg mi bizona wziął. No właśnie byliśmy u ciebie, ale żeś drzemał chyba. No drzemałem. Koło pola akurat mi przejeżdża skubany. Co ty gadasz? Widziałem bizon jedzie, no tak, gdzieś pojechał, ale gdzie to nie widziałem. To chodź tak oszukać, kurde, bo to kombajnem to wszędzie to może się... Szeroki header, jak zaczepi o słup, to jeszcze się, kurde... Trzeba go szukać. Bierta rowery jedzie. Oh. Rowery, skąd ja rower Właśnie, wezmę? Polecim jeszcze, nie jesteśmy takie stare. Ty, że ty tutaj 50 tam parę, czy tam ileś to... A, pocisnął tym rowerem, dawajcie chłopy, tutaj lecimy. Ja już szło jeszcze. Tam jest. Tadziu! Po lewej, tam jest w jakimś polu daleko. Chodź tam przez łąki, chłopie, to będzie szybciej. Zdej z rowera, bo to po łące ciężko jechać jest. Lecim. Leć! Jak po łące! Co on jadł? 50 kurde na... Wysiadaj, ale już! Gdzie jesteś? Gdzie on poszedł? Idziemy. Gdzie on jest? Kurde, w jakiś pokrzywie, że ma. Ciągniku. Coś ty mi, kurde, bizona zarąbał. Halo, co to za nagonka? Zaś sam żeś mówił, żebym bizona wziął, mucił sobie. A, to mówiłem. No, co to ma być? Usługa miała być, cholera jasna. To ma bizona kradnie bez pozwolenia. Dmuchaj. No, co dmuchaj? Boże. Ja jeszcze żeś nic nie pił. Fajne, ostatnie pole mi zostało. Możesz pomóc na sąsiada. Nie pomogę ci, bo bizona mi zarąbałeś. No i co teraz? Pełny zbiornik, kurwa, i co ja zrobię? Ja wiem, co zrobię, czek! Tadzio, na ziemię! Nie! Na ziemię! Nie, panie! Cholera jasna, panie! Tak to się ma. On ma 5 promieni, weź mu to! Wysyp! Kurwa! I uciekaj. Nie będziesz mi to tam sypał. Nie no, już weź, już... Już mu wysyp, tak. Panie, cholera jasna, co za dranie, a ja mu pomagałem. I u was często tak u was takie akcje. Już was, kurczę. No ten Jaro to jest taki, kurde, spaniak. Tak korzystać jak dają. Człowiek się ledwo położył, a ten już bizona zarobił. Miała być usługa, czekam, godzina, jedna, druga, kurwa, nie ma. Ja będę czekał. To od tych dominatorów, czy tam megów, kurde, było sobie wziąć, a nie? Ja tym nie umiem, to stare, ja kiedyś w Eskerze pracował, to ja umiem bizonem, a nie kurwa. Bidny jeszcze go będziesz tutaj, kurde. No. Ja pierdyk. Będziesz zaś mucił, czy nie? No się oddaj, to twój sprzęt. A co, będziesz się patrzył? No to nie, to nie. Patrz, to nie. Ja będę cię pilnował tylko, tutaj z kolegami sobie pogadam. Oj, i tak Mata z nim mówi, tata? No tak, no tak to z nim jest właśnie. Masakra, ja już mu się boję. Boję się mu dać pracę już. Wcześniej mi krowy doił, ale już się boję. Naprawdę. Jeszcze tego Kamila by brakowało, kurde. Ale go policja... Bo mnie jeszcze nic nie robił na gospodarstwie, ale może to i lepiej. No. Znaczy ja mu obkosiłem wszystko, no ale... Teraz coś mu w życiu nie wyszło. Też dobry chłop. Tadziu? No, co tam? Chcesz się tutaj zemścić? W jaki sposób? Doradźcie coś. Bo tak patrzę na tego zetorka, tak te wentylki tak fajnie wystają w tych kołach, powiem ci. Hmm. Tak myślę, nie głupie. Że
Przyczepa też jakaś coś tak wysoko, bardzo osadzona, bym ją obniżył tutaj troszeczkę. Wiesz. Radzik, siadaj. Czyń swoją powinność i będziesz miał nowego Zetora na gospodarstwo. O. Będziesz w piździe, będziesz miał Zetora. Chodźcie, chodźcie, bo ja sam rady nie... Dobra. O! Co? Dobra, dobra. Kurde. Dobra, starszy. Bo szkoda, żebyś to rowu wysypało też. Na drugim końcu pola. To co? Spierdalamy stąd? No idziemy stąd. Dobra. Uciekamy. Żeby, kurde, puścić tego bizona? Nie, to już... Byś taki by nie był. Dobra. Kurde, jak ten Tadek biega szybko. Ja jest szybko biega. Dobra. Mogę ten na ty? Kamil, jeszcze ten pług byśmy wzięli, co? I już bym... Jo, już by... wzięlibym. Dobra. No chodź do mnie, tam go. Dobra. Ci pomogę wziąć. Tadek! Halo, ta... A, właśnie. Dobra. Miałem mówić. Ja wam też pomogę. Chodź to, jedź. A też pomogę. Jak wszyscy, to wszyscy. Dobra. Dobra, po polu pojedziemy. Dobrze, że masz opony takie ten, szersze, to po sierińsku lepiej jechać. No. Jak zasuwa tym rowerkiem. Szybko biega, szybko jeździ, nogi zdrowe. Na praktyki. Się na jasną górę zapieprzało. O, już. Już tam ten. Piszę następne. Oj. Dobra. Dobra, to ja sobie 60 wezmę. Że chcesz paliwka dotankować sobie? Oj nie, już tam, ja przed wyjazdem zatankowałem, to już musi nie ma co, wiesz. Nie będę gościnności nadużywał. Czekaj, to każdy po flasze dostał? Nie, jeszcze Dawid nie dostał. Kamil nie dostał. Ja dostałem. Dostałeś? Tak, za pług. O, tutaj, proszę cię bardzo, Dawid, też, żebyś nie był poszkodowany. Bardzo. Dla wszystkich coś, no, coś dobrego. Dobra, nie ma czasu, idziemy po pług. Ja też już będę jechał, to zaraz ciemno się będzie robić już. Chyba. Zmieściłem się. Ciekawe co tamten jak zobaczy te przyczepy. A to wam życzę, żebyście problemów nie mieli z nim. O! Dobra. No. O tutaj jest ten pług. Ta. Jo, już był używany. Ale odmalował. Srebrzanko, no. Ja tak tłumik zawsze, nie? Srebrzanko brałem jak... Czekaj, ta, może bardziej o tako, nie? Nie. O, dobra. O, no, trzeba go nastawić teraz ten pług. Już nie mam zawleczek w tych, w bolcach. Dobra. Już nie mam zawleczek, już nawet to. Dobra. Ja ci poratuję te zawleczki, tam odwdzięczysz się kiedyś. Trzymaj to. O, dzięki. O. Czekaj, ta, bo tu hydraulika. O. Ło! Dobra, podniosło? Wyżej nie podniosę, już nie da rady. Nie. Dobrze jest. Oj, z krojem jeszcze. Dobra. Ja se to odstawię gdzieś tam u siebie. Dobra, pany. Dzięki wielkie za zaproszenie tutaj na wioskę do was. No nie ma sprawy, no zapraszamy jeszcze raz kiedyś tam. No dobra, to jak będzie to jakieś tam, nie wiem, jesienią czy wiosną jakieś robić rzeczy, to... No. Może coś w naszym parku maszynowym się jeszcze pozmienia. No właśnie, to tam... Ludzie, co ogląda, to daj ta znać, czy chce to jeszcze do chłopaków jeden wjazd. Jak będzie odzew pozytywny, to przyjedziemy. 60 będę musiał tylko odremontować i przyjadę. No, także... nie wiem, no kurde, no... Tamtego tak też głupio zostawić by było, ale teraz... Odzwonię do niego. No, weź zadzwoń. Powiedz, że to nie my, że my byliśmy tutaj już na tym. Czekaj, to zgaszę, bo to... Halo? No, to poczekam. Halo! Chodź do Kamila na gospodarkę, na... Już idę. No. Dobra, na... Nara będzie. Dobra, wiesz, jak ze wszystkimi, to ze wszystkimi, nie? Już też chłopina rower pożyczył, jakby nie było to. O, on już tutaj. O, już leci. To on tu ma. Może myśli, że co dostanie jeszcze. O. To zliczy na flaszeczkę. No, co tam się stało? Nie, no bo ja już będę się zabierał stąd i będę... A, no to jak trzeba, to trzeba. O, widzę tutaj nowy nabytek, nawet zaś zakupiony. No tak, znaczy nowy. No tutaj
właśnie Kamil poratował mnie takim sprzęcikiem. No, zawsze, zawsze coś tam będzie, nie? Już. Czy se. No. No, czy se zdrutuję do tego jeszcze jakąś trójkę dospawam, czy coś. Także będziemy myśleć tutaj. Dobra, pany, to. No, po flaszeczce żeście dostali. Ostrożnie tam z tym uważajcie, bo to jest do swojej roboty taki mózgojeb trochę, także. Żeby a, to ta naklejka bocian to potrafi zmylić. Tak, to jest tylko, wiesz, to jest już po powiedzmy po pierwszym płynie, który tam się znajdował. Tak, jest. No, także teraz ręce wam podam każdemu tutaj. Dziękuję Kamilu za zaproszenie, za tutaj możliwość pojeżdżenia ciągnikiem nowszym jak 60. Tym Fendem to Mego. Dawidzie, tobie również, za John Deere'ka tutaj. Że se mogłem pojeździć, że co tam jeszcze, że no, żeś mi pomógł tatka szukać, jak się baliśmy o jego, za zaproszenie oczywiście też. Jaruś, słuchaj, mordo ty moja, nie rób tutaj chłopakom takich akcji, bo to, wiesz, to różnie może być, nie? No. Kiedyś wjedziesz tam w co, kurde, nie daj ten w słup i tyle będzie z ciebie, ale poczciwy chłopina, także no i dzięki za rower, nie? Nie ma za co, polecam się na przyszłość. No. I Tadziu, dzięki wielkie za tutaj zaproszonko, że żeś pierwszy tak naprawdę tutaj przyjął, znaczy no, pierwszy żeś mnie wpuścił tutaj, że 60 kosy mogłem inną niż swoją pojeździć tam, co tam jeszcze. No, bizona zobaczyłem przynajmniej, bo widzisz, jakby nie twój bizon, to bym tutaj bizona nie widział. Także, no, pany, ja was opuszczam tutaj. Uważajcie tam na siebie, powodzenia w robocie. Areczku? No? Tak, dobrze mówię? Tak. Przepraszam, że ci przerwę. Trzymaj tu taką, patrz, takie urządzonko. No. I naciśnij na nim minus. Minus, ale tak będziesz jechał, jak będziesz... Jak będziesz jechał, tak. Dobra, dobra. Okej, okay, no dobra, to taki podarek, tak? Rozumiem. Tak, tak. Tak, tak. No dobra, no to dzięki wielkie chłopaki. Trzymaj ta się tam plonów, wszystkiego. Nie daj ta się tym wszystkim cenom i no. Jak nawóz jakiś tam po drodze zgarnę, to mam kiedy przywiozę. No dobrze. Dobra. Dzięki, no, dzięki wielkie. No, to trzymaj ta się. I ja już będę jechał, nie? Na razie. Na razie. Na razie. Ostrożny. Dzięki wielkie. Dobra, no to jedziemy, nie? Tak jak wcześniej w prawo skręciłem, tak teraz w lewo. I o, kurde, fajne chłopaki tutaj powitali. Jeszcze dali mi... Co to jest, ten minus? Czekaj, to ja wcisnę. Kurwa, jak zapierdala! Jakaś MP3 tutaj nagrana. A to jest ten, to jest Pachucki, to ja go znam. To taki jest kabareciarz. To on też markę jakąś założył kiedyś, maszyny rolnicze produkowali. Ciekawa historia, kiedyś wam opowiem. Oj. No dobra, ludzie, to mam nadzieję, że wytrwaliście przez ten cały długi seans. Mam nadzieję, że się wam film podobał. Jak się wam film podobał, to napiszcie w komentarzu. Tam możecie jakieś też wasze momenty, na przykład ulubione, wypisywać, to zobaczymy, co tam żeście ta polubili. No i co? I fajne chłopaki, nie? Trzeba będzie do nich przyjechać kiedyś jeszcze. A tymczasem co? Ja tutaj... Dalej siedzi ten chłop na przystanku, siedzi. Rzuciłbym piątaka, ale... I tak stratny jestem o te flaszeczki. Także. No nic, dobra. Trzymajcie się, ludzie. Jak wam się film spodobał, to możecie zostawić tam co chcecie. Do niczego nie namawiam. Trzymajcie się. Do następnych filmów. Na razie! Pociąg to. Pociąg to. Dobra, nie. Następny na roller coaster, zapraszam. Ja się mogę. Kręci cement betoniara! Daj mi coś pod wykonawcą, coś nie mogę narobić.
O, jeszcze wyżej idzie. Pistunter, ty. Dawaj, siadaj, następny. Dobra, daj pod wykonawcę. Siadaj, siadaj. A ty za każdym razem jak rower podniesiesz, to tak jest. Dobra, jak coś też Dawidek. Nagrałem perspektywę kierowcy. Okej. Okay. Dawidek, chodź tu. Siadaj. Ja rozłamałeś. Siadaj. O kurde, czekaj, bo mnie podbiło. Ty wsiąść nie mogę. Dlaczego? Dobra, to... Już ten... Bo pewnie podwykonawcy nie ma. Możliwe. To nie ma. Nie podwykonawcy. Dawidek. Czekaj, już ci daję. Mont Bizycle. A ty kurwa, co ty bizony, myślałeś, że uciekcie? E? Dobra.